Znajoma upatrzyła sobie auto na necie. Po zdjęciach od razu gotowa do zakupu. Powydzwaniała, popytała co i jak, już zakochana w aucie. To teraz powiesz, co to za sprawa z tym samochodem. Powiesz swoją historię, jak się zakochałaś w samochodzie. Jak go zobaczyłam, to się w nim zakochałam. Koniec historii. Koniec historii. A czemu tak daleko? No bo tylko tam on jest. A co to za auto? Maserati? Chciałam, ale niestety przede mną ktoś jego wykupił. To co to za auto? Volkswagen. A kombi? Kombi. A ile? Co? B5. Ile krzyczą? Dycha. Dycha? 10,5 mówi, że chce dostać, a 10,700 pisze na tym, nie? Na ogłoszeniu. A 10,5 chce dostać? Ja. No dobrze by było, ale nie wiem, ale czy... Ale pierwsze mogę zobaczyć, czy co sobie nie widzę za piątka. Ja się boję, bo ja mówię tak... Ty go widziała tylko na zdjęciu? Tak, niestety. No, miał przywieźć, ale niestety stwierdził, że nie ma tego, że laweta się popsuła, czy coś tam. A tylko od kolegi miał lawetę, nie? Ale to czy był na kołach nie przyjechał? A czym by wrócił? O to chodzi, że nie miałby czym wrócić. No, pucza. Cześć. Pociągiem. Ale to nie było... Wiesz, większość tych autokomisów, żaden ci nie przywiezie auta, nie? Musisz sobie przyjechać, oglądnąć i tak dalej. No i on na to przystał, bo on powiedział, ja mam lawetę, mogę załatwić lawetę, bo on powiedział, że to jest od kolegi laweta, że to nie jest jego, to już od początku mówił. Mówi, że za dwa dni, bo miał jeszcze do Katowic zawieźć auto, nie? I to by jechał dwa, no to by mu się lepiej to opłacało, nie? Za dwa przewóz 500 oni sobie liczą, nie? Aha. No. No to fajnie, tylko że tamtemu kolesiowi jeszcze coś robili niby w tym aucie i ten, no i dopiero jak mieli zrobić, no zrobili. No ja dzwonię wczoraj, czy już jadą, czy kiedy, czy jak, co mam z czasem robić, bo nie wiem, czy siedzieć w domu, czy jak. On mówi, no niestety, laweta popsuta i nie umie załatwić inne. Albo mu się nie chciało. To też opcja taka, no ale wiesz, nie chciało, ma tyle roboty, tam co chwilę coś robi, bo mówi, wieczorem zadzwoniłam, czy na pewno jest to auto, bo mówię, on chciał je koniecznie sprzedać, bo ponoć tyle kupców, nie? Mówi, ja pani oddam, bo ja mu wysłałam 500 zł na ten transport, nie? Aha. No bo on na tą lawetę, nie? Ja mu wysłałam, no ale to jest konto, było te, jest firmowe, więc myślę, że... A z którego roku? On jest 2003. 2003, to jest B5? B5, A jaki silnik? 1.8T. 1.8T. Turbo. A w kombi? Kombi. Taki na ryby albo rodzinny? Rodzinny. Na ryby. Bo mnie powiedzieli, że ja na ryby będę jeździł, jak ja miał kombi. A nie, to na ryby nie. Nie lubię ryb. Znaczy zjeść zjem, ale nie lubię łowić. Dobrze. No to jedźmy te 300 km. To. I to nie koło Radomia, tylko przed Warszawą. No to jest za Radomiem, no. Ale... Czyli przed Warszawą. Dobrze. Ale tak skręcę się bardziej w Lublin. No jedziemy. 269 km. No jakoś tak. O 300 mówiłam, już tego nie wiem. No to pewnie tyle będzie. Bo będziemy błądzić.
Pamiętaj, patrzcie w lewo i w prawo. O, jest dobrze. Ta gazeta mi wkurza. Gazeta? Już nie ma żadnej gazety. Ja mam stąd wyjechać. Patrz, jaki ciąg, ja nie wyjadę. Spokojnie. To tam ktoś mi wyjechał. Pamiętaj, jaki ma kolor różowy samochodu. To jest różowy, to jest bordowy. Róż jak nic. Ja cię za wąt dostanę. Masz lusterko fajnie poustawiane? Nie. Świetnie. No to sobie ustaw na szybko. Nic nie będę teraz ustawiać, jestem zeschizowana. To na stacji sobie poustawiasz na spokojnie. Pamiętaj, że masz ręczny. No. No nie wyjadę stąd. Ale zaraz. On ma krawężnik tu. Spokojnie. Jasne. Spokojnie. No. A może jechać pusty tam. Nieźle. Rzuciłaś tam dwójkę. Ło, kurde. A ty to już czwórkę? Teraz proszę nie pisać. Nie dzwonić, nie pisać. Wyrzuć telefon. O, pomarańczowe, czerwone. Zielone. Już? Wow! Och, szarpie. Za bardzo szarpie. O kurde. Spokojnie. Za duża noga. Za szybkie turbo. Zaś czerwone te. Zaś! Co to jest wolniej? Może się zmieni. Czemu on tam mówi? Aha, nie, to nie jest ten. Czerwone. Bo już cię pały zaraz piszą. Weź mnie strasz. Pani, to jest kradzione auto. Super. Co? Spociłaś się już? Strasznie. Zielone. Zgarną. Panie, mam turbo, samo się tak. Gdzie jest ta benzyna? Na rondzie, nie? W prawo było, tak? Które rondo? A ja nie wiem. To ty słuchałaś. Tam jest chyba. Mam pewnie mieć taką chorągiewkę, żeby było widać, jaka jest. Tak, ja go nie widzę. Chyba przed nami teraz. Gdzie? Na te zielone ze gwiazdą. Już się okaże. Tak, jedzie po mapę. Szukaj, jest i. O, tam masz Orlena, nie? No mówię, że przed nami, ale gdzie jest Orlen? Nie. No tam masz po lewo. No powiedział, że po prawej miało być. Ja pierdolę. Jedzę przed nami. Jedzę no. Mirkiem. No jadę. Tylko nie wiesz. Nie w niego. No. W sumie ja na rondzie w prawo, niby jakby nie patrzeć trochę. Tam gdzie rondo. Migacz już nie wiesz, jak skręcasz, ja? To było... No, to nie automat. Ja nigdy nie jeździłam automatem, tylko że ja dawno nie jeździłam i zapominam się, że trzeba to zmieniać. No to słyszysz, nie? A już. No nie chciał. Słyszysz? No bo za ten. Ale to jest trójka tylko. Czy czwórka? Może piątka. Trójkę. Skręcamy. Migacze. Zwolni się jeszcze, zwolni.
prawej strony masz jakby to. Tam kolejka na prawą stronę. Przyzwyczajaj się do smrodu. Zaschło mu w gardle. Nie wypłacę. Nic nie widzę. Bek. No dawaj, bo on poszedł zapłacić. No, on będzie jeszcze tu robił zakupy. Wolne? No. Dobra, styknie. Spokojnie. Na prawo guzik. Jedź, ciś. No spokojnie, dobrze, że z nieba. No ale jedzie już, powoli. A wszyscy, no ty powoli, ty masz turbo, to wiesz. Szybko się zmieścisz. No i co? Już lepiej. Światło mi się świecą. No, bo ja nie. Właśnie nie wiem. A się... Górne. Wyżej masz. To są tylne z te okna. Ale zamknęłam to tylnie? Tak. Tak? Tak. Kurde! Góry masz. To jest klima, to... Właśnie. Piąta miaśnie? Ty to będziesz miała te zakpasy. No. Na rękach. Na rękach zwłaszcza. Miej go. No nie mogę tutaj. Co on robi? On tu ma przystanek. Tam miał przystanek. Ale się zapomniał, bo ktoś go... O, ciocio się chciał wyjść. Pirek czeka. Chcę zobaczyć to, jak to będzie.